wreszcie wróciliście. Co ci się stało? Kerimie, mieliście wypadek? Nie, samochód ugrzązł w błocie, gdy wyjeżdżaliśmy. Przestraszyłam się. To się stało, gdy pchałaś samochód? Proszę, pozwól nam odetchnąć. Dlaczego wykonujesz męską robotę? Wstydź się, jak mogłeś jej na to pozwolić? To było kłamstwo? Coś innego się stało. Powiedz mi, gdzie upadłaś? Daj mi spokój, nie denerwuj mnie. Masz zdarte kolana. Dobrze, że nie twarz. Nie powinniście nigdzie jeździć sami. Pozwól mi to zrobić, poradzę sobie. Nie chcesz ode mnie przysługi. To się stało, gdy ze sobą flirtowaliście? Wiesz, tak jak bywa w filmach. Złap mnie, złap. Naprawdę nie mam humoru, nie nalegaj. W porządku. Na zdrowie. Dziękuję. Raczej wzajemnie. Zażyj lekarstwo. Najpierw wezmę prysznic. Jestem spóźniony. Na twoim miejscu bym się nie śpieszyła. Mam dla ciebie świetną wiadomość. Nie idź dziś do pracy, odpocznij. Nawet nie mam siły. Nie jesteś ciekawy, co ci chcę powiedzieć? Nie. Wiesz, co się stało? Teraz ani nie chcę nic słyszeć, ani wiedzieć. O Boże. Róbcie, co chcecie. Nudni jesteście. Oparzyłem się. Dlaczego użyłeś takiej cienkiej ściereczki? Pokaż. Nic mi nie jest. Wychodzę. Do zobaczenia. Powodzenia na egzaminie. Zadzwoń, jak skończysz, żebym się nie martwiła. Zanieś to, jeśli możesz. Widziałaś? Wystarczy? Nic nie widzę. Za daleko zaparkowałeś. Powinienem zaparkować w ich ogrodzie? Zgłodniałam. Tobie też coś kupić? Nie rób tego. Stój. Obiecałaś mi. Przestań. Młody, patrz przed siebie. Witam, proszę usiąść. Dzień dobry. Przepraszam, zamawiałam jeszcze burek. Zaraz przyniosę, dopiero wystawiliśmy go z piekarnika. Słucham panią. Poproszę gorący burek. Proszę. Zje pani tutaj? Czy zapakować? Proszę zapakować. Witam. Ile porcji? Dwie. Już przynoszę. Proszę usiąść. Restauracja Różana. Dzień dobry. Fatma Gül, wróciliście. Tak, jesteśmy w domu. To świetnie. Poradzisz sobie dziś beze mnie? Oczywiście. Jestem wykończona. Odpocznę trochę. Powiedz, że się zraniłaś. Przepraszam, nie dam rady. Nie martw się, poradzę sobie. Co u Kerima? Dobrze, do zobaczenia. Pozdrów Kerima. Ile płacę? Za co? Dwie porcje burka. 15 lir. Proszę. Nie będzie drobniej? Niestety.
Proszę, dwie porcje. Dziękuję. Już wrócili. Dzwoniła Fatma Gül. Nie przyjdzie dziś, bo jest zmęczona. Co u nich? Meryem? Kerim zaraz jedzie do pracy. Dobrze, że szczęśliwie wrócili. Proszę, panienko. Reszta. Dziękuję. Proszę. Smacznego. Zapraszamy ponownie. Dolać pani herbaty? Kupiłam dla ciebie burek. Widziałaś go? Nie, ani brata, ani Fatma Gül. Myślałam, że ta pracownica to ona. Ebenine? Najpierw myślałam, że jest żoną mojego brata. To bardzo ładna kobieta, ale różnią się wiekiem. Pewien mężczyzna ją zawołał i zrozumiałam, że to nie ona. Jedźmy. Dlaczego nazywają ją Ebenine? Opowiem ci, jak stąd odjedziemy. Jeśli ojciec się dowie, że tu przyjechaliśmy, będzie po mnie. Nie martw się, tata nie dowie się, że przyjechaliśmy tu, ani że pojechaliśmy do ich domu. Nawet o tym nie myśl. Wujku. Nie. Proszę, mojego brata nie ma w domu. Więc chcę zobaczyć ich dom z zewnątrz. Proszę. Nie. Jest tu pani Himli? Chyba jest w środku. Do zobaczenia później. Powinniśmy porozmawiać. Nie zrozumiałeś? Nie chcę cię więcej widzieć. Nie rób tego. Zostaw mnie. Na twoim miejscu pomyślałbym to samo, ale przysięgam, że to kłamstwa. Naprawdę nie chcę wiedzieć. Dlaczego? Powinnaś wysłuchać kogoś, kogo obwiniasz. Nasi rywale to zaplanowali. Zrozumiesz, że to kłamstwa, gdy mnie lepiej poznasz. Do wczoraj cię nie znałam i nie chcę poznawać. Nie każ mi wzywać ochrony. Proszę, daj mi jeszcze jedną szansę. Jeśli będziesz mnie niepokoił, złożę oficjalną skargę. Nie chcę cię już widzieć. Dzień dobry. Przepraszam, że przyszedłem bez zapowiedzi. Mogę zająć chwilę? Nie, odejdź. Potrzebujemy państwa pomocy. W waszych zeznaniach powiedziałem odejdź. Co się dzieje? Wejdź do środka. Odejdź i zostaw nas w spokoju. Wiem, że wasza strata jest ogromna. Więc przestań nas niepokoić. Jesteście coś winni Fatma Gül. Wynoś się. To trudne, ale musicie pogodzić się z winą syna. Przestań. Wiemy, że złożyliście fałszywe zeznania. Powiedzieliście, że trzej winni byli z wami w waszym domu. Jednak was tam wtedy nie było. Wracaliście z wyjazdu za granicę. Łatwo to udowodnić. Już to zrobiliśmy. Dostępne są data i godzina waszego powrotu do kraju. O czym ty mówisz? Wynoś się. Powinien pan wiedzieć z pracy, że krzywo przysięstwo jest karalne. Więc zrób, co możesz. Wural chciał się przyznać. Dlaczego nadal kłamiecie? Nie wymawiaj jego imienia. Chciał się przyznać. To było dla niego trudne, dlatego błagał Kerima, żeby go zabił. O czym ty mówisz? Wynoś się. Nie mógł tego znieść. Jak ci zaraz. Od początku wszystko wiedzieliście. Chcę, żebyście powiedzieli prawdę w sądzie. Wasz syn tego chciał. Zamknij się, albo rozwalę ci głowę. Dobrze, spokojnie. Mój syn jest niewinny. Nikomu nic nie zrobił. Dobrze. Jeśli znowu cię tu zobaczę, przysięgam, że cię zabiję. Zobaczymy się w sądzie. Wynoś się. Wystarczy. Zostaw nas i mojego syna w spokoju. Do cholery. Niech was szlak.
Powiedział, zabij mnie. Wstań. Moje dziecko błagało, żeby go zabito. Musiał tak bardzo cierpieć. Chciał umrzeć. Wstań. Błagał. Wyjeżdżamy. Nie zostaniemy tu ani dnia dłużej. Może to były jego ostatnie słowa. Pewnie zasnęła. Skoro nie spała ubiegłej nocy. Fatma Gul. Wychodzę. Dobrze. Nic ci nie jest? Połóż się i wypocznij. Nie zapomnij umówić się do lekarza. Niedługo zadzwonię. Możemy iść razem po pracy. Nie martw się, pójdę sama. Ja też chcę zacząć terapię. Chcę porozmawiać z lekarzem. Musimy to razem przezwyciężyć. Dziękuję. Do zobaczenia. Miłego dnia. Jaki piękny dom. Chyba nikogo nie ma. W porządku. Zobaczyłaś, gdzie mieszkają? Możemy jechać? Dobrze. Poczekaj chwilę. To on? Ja, Deniz. Przepraszam, wie pan, gdzie jest ulica Mumtaz? Nie wiem. Myślałam, że może pan wiedzieć, skoro tu pan mieszka. Też jestem tu nowy, nie znam okolicy. Na tej ulicy jest piekarnia. Chcę tam iść. Zna pan tę piekarnię? Nie. Patrzysz na męża? Kto to? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Przepraszam, śpieszę się. Ma pan dreszcze. Co tam się dzieje? Jest pan chory? Miłego dnia. Myślisz, że to może być jego siostra? Bracie? To ja, Deniz. Próbowałam wam powiedzieć, ale mnie nie słuchaliście. Przyjechałam z daleka, żeby cię zobaczyć. Oszukała mnie. Obiecała, że spojrzy z daleka. Co mam teraz zrobić? Spotkali się. Odjechałem, żeby Kerim mnie nie zobaczył. Tata opowiadał o tobie przez lata. Chciałam cię poznać i wreszcie przyjechałam. Proszę, nie odrzucaj mnie. Nie miałam udziału w tym, przez co przeszedłeś. Jestem ostatnią osobą, na którą możesz być zły. Proszę. Cześć, ty jesteś Fatma Gul? Jestem Deniz. Jestem siostrą Kerima. Nie spodziewałam się, że jesteś aż tak przystojny.
Aż się spocił. Powinniście zobaczyć mnie rano. Kolana tak mi się trzęsły, że ledwo mogłam ustać. Jestem przeziębiony, to dlatego. Jest zupełnie jak tata. Nigdy sobie nie odpuszcza. Mówisz po turecku? Lepiej od nas. Mój tata bardzo chciał, żebym nauczyła się języka. Zawsze rozmawiał ze mną po turecku. To on mnie nauczył. Przeczytałam wiele książek. Jest też internet. Oglądałam seriale na tureckich kanałach. Dziękuję. Mama też mówi po turecku, tak, ale ma mocniejszy akcent i nie rozumie idiomów. Chciałam dobrze znać język, bo wiedziałam, że pewnego dnia spotkam brata. Musiałam się nauczyć, żeby się z nim dogadać. Nie graj na emocjach. Nie wiedziałeś o moim istnieniu, ale ja wiedziałam o tobie. Wiedziałam, że gdzieś żyje najbliższa mi osoba i że kiedyś się spotkamy. Jak ona ładnie mówi. Czekałam na ten dzień i wyobrażałam go sobie, ale to nie przyszło mi do głowy. I tak jest najlepiej. Przyszłaś tu w sekrecie, twój tata będzie zły. Złość taty szybko się zaczyna i tak samo kończy. Jest jak brat, wygląda na twardziela, ale ma miękkie serce. Już przestaje. Na zdrowie, dziękuję. Byle razem. Mówię tylko o sobie. Teraz wasza kolej. Jak się poznaliście? To jasne, że się kochacie. Poznaliśmy się w Ildir, tak po prostu. Jak to? To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Widywał Fatmagül i zaczął smalić cholewki. I tak się potoczyło. Jestem już spóźniony. Też już idź. Ale pod jednym warunkiem. Obiecaj, że znowu się spotkamy. Zadzwonię, zapiszesz sobie mój numer. Dzień dobry. Dzień dobry. Tatuś? Twój tata? Poznałem brata. Co ci powiedziałem? Przepraszam, ale bardzo chciałam to zrobić. Przepraszam. Nic się nie stało. Nie przedstawiłem się. Jestem Fahrettin Yıldız. Fatmagül, miło mi. Mukaddes, jestem jej szwagierką. Proszę tak nie stać. Zaproś gościa. Proszę się nie kłopotać. Przyszedłem po Deniz. Powiedziałem jej, żeby tego nie robiła. Ale nie posłuchała. Chcę, żebyś wiedział, że nie miałem z tym nic wspólnego. Przepraszam. Wiem, że cię zdenerwowałam, ale nie mogłam się doczekać, aby poznać brata. Chodźmy. Było mi bardzo miło. Do zobaczenia. Do widzenia, Fatmagül. Do zobaczenia. Jeszcze raz przepraszam. Miłego dnia. Miłego dnia. Zapłacisz za to. Źle się stało? Dlaczego jesteś taka uparta i mnie nie słuchasz? Może dlatego, bo jestem twoją córką. Jestem spóźniony. Nie martw się. Uprzedziłeś ich. Co za słodka dziewczyna. Bardzo przyjacielska. Zupełne przeciwieństwo ciebie. To znaczy, nie wygląda jak ty. Pewnie wdała się w mamę. Do widzenia. Cześć. Mówię ci, że polubił siostrę. Też tak myślę. Jest wygadana, znajdzie sposób, żeby się do niego zbliżyć.
Chciałabym, żeby odtąd działy się tylko dobre rzeczy. Dlaczego się ubrałeś? Jest gorąco. Zmarzłem. Piec jest rozpalony. Pewnie będziesz chory. Tak, pieką mnie oczy i boli mnie gardło. Powoli tracisz głos. Idź do domu i się połóż. To nie czas na odpoczynek. Pogorszy ci się, zostaw to. Przynajmniej to skończę. Zrób, jak uważasz. Tak to wygląda. To jest prawdziwe więzienie. Wszyscy od ciebie uciekają, nikt się nie zbliża. Nie masz prawa kochać ani być kochanym. Istnieje od tego gorsza kara? Większa tortura? Przestań. Upijesz się w środku dnia. Nawet mnie nie wysłuchała. Powiedziała, że złoży skargę. Nie pozwolę jej odejść. Nazywam się Erdogan Yasaran i nie zrezygnuję z tej dziewczyny. Znowu musimy go oglądać. On jest zabójcą w Urala. Zabił go, więc może też zabić mnie i ciebie. Na początku się cieszyłem, ale gdy to przemyślałem, zacząłem się martwić. Jest jeszcze bardziej wściekły, osaczony. Nie wie, co robić. Kiedy straci wszystko, zaatakuje jak kamikadze i wykończy nas wszystkich. Ten koleś jest jeszcze bardziej niebezpieczny niż wcześniej. To ja nim jestem. Teraz to ja. To się nie skończy na kontrolowaniu Mustafy. Fatma Gül musi sama przyznać, że jesteśmy niewinni. Jeśli jej do tego nie zmuszę, nie nazywaj mnie więcej Erdogan. Trzydzieści dziewięć i pół. Kerim, nie sprzeciwiaj się, zawieziemy cię do lekarza. Przejdzie mi, gdy odpocznę, zażyłem leki. Może lekarz zaleci coś innego? Nie ma potrzeby, a jeśli temperatura jeszcze wzrośnie, spadnie. Nadal jest ci zimno. W pokoju jest chłodno. Wieje spod drzwi. Jutro je uszczelnię. Przenieśmy go do mojego pokoju. Skąd ten pomysł? Ja będę spać tu. Mój pokój jest ciepły.
Nie ma mowy. Mam dreszcze przez gorączkę. Tu marzniesz jeszcze bardziej. Proszę, nie przesadzajcie. Kerim, przejdź do mojego pokoju. Kadir, nie kłopocz się. Proszę cię. Nie protestuj. Wstań. Torturujecie mnie. Fatma Gul, zmień pościel. Dobrze. Powoli. Bolą mnie nogi. Przeziębiłeś się i to porządnie. Zaparzę lipę, zbiję gorączkę. Rumianek nie pomógł. Kerim na górze, ty na dole. Znowu dopięłaś swego. Co masz na myśli? Nic. Gorąco. Temperatura trochę spadła. Przebierzmy cię. Nie zostawicie mnie w spokoju. Już wiemy, że w chorobie stajesz się marudą. Tak, lubi być rozpieszczany. Zjesz zupę? Ugotuję. Podasz mi tamten ręcznik? Dziękuję. Wchłonie twój pot. Załóż to, zanim zmarzniesz. Teraz wszyscy będziemy chorzy. Nie mogę tego złapać. Jeśli chcesz, idź do siebie i nie przychodź, dopóki wszyscy nie będą zdrowi. Nie. Wilgoć tylko przyspieszy chorobę. Zamknę się w swoim pokoju. Naprawdę kazałaś mu zostać na zewnątrz w tę ulewę? Sprawiłaś, że zachorował? Dwa razy go przebrałam i znowu ma dreszcze. Też chcę odwiedzić wujka. Nie, zarazisz się, a później zachoruje mama. Zjedz, póki gorąca. Dobrze, za chwilę. Tak nie może być. Dzwonię po lekarza. Dużo zdrowia. Dziękujemy. W każdej chwili możecie do mnie dzwonić. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba. Lek zaraz zacznie działać. Wrócę rano. Odłączy pani kroplówkę? Wiem, jak to zrobić. Dobrze. Dziękuję, doktorze. Dobranoc. Poczuł się lepiej. Tak, zasnął. Thank you.
Spełniło się moje marzenie. Jesteś ze mną, a ja z tobą. Chcę krzyczeć ze szczęścia. Co zrobisz, jeśli krzyknę? Nie zrobisz tego. Zrobię. Wszyscy będą patrzeć. Niech patrzą. Powie mi, że jesteś moją żoną i bardzo cię kocham. Nie zapomniałem nawet sekundy związanej z tobą. Gdy zamykałem oczy, nie byłem w więzieniu, a w twoim ogrodzie. W twoich oczach? W włosach? Dłoniach. Kochasz mnie? Kocham. To był wypadek. Dzień dobry. Jak się dziś miewasz? Czego chcesz? Mamy dużo pracy. Zadzwoniłem, żeby cię obudzić. Jest mało czasu. Ani ty, ani my nie możemy pozwolić sobie na jego marnowanie. Wiem. Jestem tego pewien, ale chciałem ci przypomnieć. Nie masz czasu na lenistwo. Wstań i zacznij pracować. Słyszysz mnie? Tak. Dobrze. Miłego dnia. Dzień dobry. Lepiej się czujesz? Już wstałeś? Tak. Dzień dobry. Jak się masz? Dobrze. Bardzo dobrze. Dzień dobry. Wyzdrowiałeś, wujku? Tak. Murat, trzymajmy jeszcze dystans. Dobrze spałeś? Bardzo. Sprawdzę twoją temperaturę. Spadła. Fatma Gul wstała wcześniej i nakryła do stołu. Jest u siebie. Usiądźcie, wyciskam pomarańcze. Wypijecie świeży sok. Dzień dobry. Nie sądziłam, że dziś wstaniesz. Doniosę talerz, ja to zrobię. Pozwól jej przynieść. Nie przemęczaj się, dobrze? Przyniesienie talerza mnie nie zmęczy. Fatma Gul, możesz kontynuować? Tak. Dziś też. Poleż w łóżku. Nie myśl, że jesteś już zupełnie zdrowy. W porządku. Będziesz sam, muszę iść do pracy. Dobrze. Wszyscy dziś pojedziemy. Jest dużo zamówień dla podstawówki. Wszyscy musimy pracować, żeby zdążyć. Nie martw się o mnie.
Przyszłam po moje witaminy, bo później zapomnę ich zażyć. Stoją na stole. Zgadza się. Jestem taka zapominalska. Przeszkodziłam wam w rozmowie? Rahmi, wstań. Nie powinnam siedzieć obok Kerima. Ubiegłej nocy bardzo nas przestraszyłeś. Było ze mną źle. Chcieliśmy zabrać cię do szpitala, ale nie zgodziłeś się. Byłem wykończony, ale przyjechał lekarz. Teraz czuję się dobrze. Maryam tak się martwiła, że oddała ci swój pokój, żebyś nie zmarzł. A sama spała na dole. Było ci wygodnie w tym pokoju? Tak. Od teraz tam zostanę, a ty będziesz spać u mnie. To będzie świetne dla Kerima. Odrobina zmiany dobrze mu zrobi. Wczoraj wam nie powiedziałem. Byłem u Semsiego na armii. Są zdruzgotani, ale musiałem ich przycisnąć. Powiedziałem, że możemy udowodnić ich kłamstwo. Zdenerwował się, ale spodziewałem się tego. Dziękuję. Smacznego. Myślę, że nie przyjdą na rozprawę. Będziemy musieli znowu czekać na ich przesłuchanie. Pani Meltem i Mustafa złożą zeznania. To nie wystarczy? Jesteśmy dobrze przygotowani. Zanim skończę kompletować dokumenty, porozmawiam z nimi. Może będzie kolejna rozprawa, ale sędzia może już wydać wyrok. Mam nadzieję. Przyjedzie dziś Omer. Świetnie. Kerim nie będzie sam. Wszyscy musimy dziś pracować. Fatma Kul mi powiedziała. Kiedy? Co ja zrobię na rozprawie? Boję się. Pierwszy raz stanę przed sądem. A jeśli stracę dziecko? Nie bój się. Nie będzie żadnego problemu. Dokładnie. Pozbędziesz się tego ciężaru i staniesz się lekka jak piórko. Gdzie jest Erdogan? Śpi. Nie wiedział, że wcześniej wyjeżdżamy? Budziłem go, ale nie wstał. Jak będzie pić na umór, to nie wstanie. Potrzymaj. Dziewczyna, która mu się podoba, przeczytała o nas w internecie. Odrzuciła go. Zasługuje na to. Mamy kłopoty, a on biega za dziewczynami. Dzień dobry. Dzień dobry. Powinien być rozsądny. Mamy dość kłopotów z Meltem. Nie potrzebujemy kolejnych. Chodźmy. Erdogan. Obudź się. Idź do łazienki, szybko. Co się dzieje? Dlaczego budzisz mnie tak wcześnie? Nadal jesteś pijany. Wstań i weź prysznic. Przygoda z Nil była krótka. Odrzuciła mnie, gdy dowiedziała się, jakim jestem palantem. Wystarczy. Weź się w garść. Przestań jęczeć. Nie jesteś sobą. Spójrz na siebie. Zadajesz ból nie tylko sobie, ale i mnie. Dłużej tego nie zniosę.